Od kilku miesięcy jesteśmy częścią dużej, potężnej korporacji, jaką jest firma Lockheed Martin. A jak wpłynęła? Odpowiedź jest bardzo prosta. Proszę zobaczyć z tyłu to, co prezentujemy. Jest to najnowsza oferta polskich zakładów lotniczych w Mielcu, przygotowana wspólnie z firmą Sikorsky, oczywiście też wspólnie z firmą Lockheed Martin. To, co Państwo widzą za mną, jest to śmigłowiec wsparcia bojowego, Leko, wyposażony, bardzo dobrze wyposażony, w różnego rodzaju rakiety zdolne do atakowania celów pancernych. Jest to segment śmigłowca wsparcia bojowego, wsparcia wojsk lądowych. I to jest właśnie oferta, która powstała w ostatnich miesiącach, między innymi dzięki temu, że jesteśmy częścią takiej korporacji jak firma Lockheed Martin. Nasz śmigłowiec nie jest to śmigłowiec wielozadaniowy, nie jest to śmigłowiec szturmowy, ataku, jest to śmigłowiec wsparcia. Natomiast to jest ciągle ten sam Black Hawk, ten sam śmigłowiec, który może być rekonfigurowany do wielu, wielu innych misji. Tutaj prezentujemy misję wsparcia bojowego, prawda? Może być jeszcze 7 innych dodatkowych misji, które ten śmigłowiec może spełniać. Czyli on odpowiada na takie zapotrzebowanie, jeśli ktoś potrzebuje śmigłowiec, który może spełnić funkcję też śmigłowca wielozadaniowego lub może być zbliżony do śmigłowca ataku, ale nie w pełni śmigłowiec ataku, to jest właśnie odpowiedź na tego typu zapotrzebowanie. Tak jak powiedziałem, może być bardzo szybko rekonfigurowany do wielu innych misji typu transport, ewakuacja medyczna, ochrona granic i inne misje, które też może realizować, które są realizowane przez śmigłowiec Black Hawk. My oferujemy śmigłowiec, który jest podatny na rekonfigurowanie na różnego rodzaju misje. I to jest zasadnicza różnica, ponieważ jeśli ma się jeden śmigłowiec, który spełnia wszystko, to znaczy, że nie spełnia nic, prawda? Bo nie jest w stanie jeden śmigłowiec pomieścić takie wyposażenie, które byłoby zdolne do realizacji czasami sprzecznych ze sobą misji, czyli ataku na przykład i ewakuacji medycznej. Prawda? Natomiast ten śmigłowiec jest typowym śmigłowcem pozwalającym na rekonfigurację. Czyli możemy z tego śmigłowca bardzo szybko przejść do śmigłowca ewakuacji medycznej, czy do transportu żołnierzy, czy do transportu jakichś obiektów ciężkich i tak dalej. Generalnie mówiąc, ten śmigłowiec jest wyposażony w rakiety, które są produkowane m.in. przez firmę Lockheed Martin. Są to rakiety, które umożliwiają atakowanie celów pancernych, czyli rakiety kierowane z tytułem wyszczel, zapomnij, czyli traf tam, gdzie powinno być trafione. Oczywiście posiada też karabiny, karabin 12,7 mm, karabin 7,62 mm. Posiada też wyrzutnie rakiet Hydra, posiada też rakiety Dagr. To, co prezentujemy dzisiaj, jest skierowane do klienta, czy w Polsce, czy dla klientów zagranicznych. Jest to czwarta odsłona, czy czwarta prezentacja tego śmigłowca w ostatnich kilku miesiącach. Przypominam, Anaconda. To było pierwszy raz, gdzie prezentowaliśmy ten śmigłowiec. Farnborough. Po raz kolejny prezentowaliśmy ten śmigłowiec w Mielcu. Szczególnie po targach Farnborough widać duże zainteresowanie tym śmigłowcem. Prowadzone są różnego rodzaju rozmowy handlowe z potencjalnymi klientami. Oczywiście nie mogę w tej chwili powiedzieć, kto to jest, ale szczególnie po Farnborough wzbudziło dość duże zainteresowanie.